Okej, zaczynamy dalej naszą zabawę. Co proszę? Wykonaliśmy wszystkie misje. Znaczy, no, chyba wszystko wykonaliśmy w lokacji gospoda pod pomocną dłonią. I teraz kontynuujemy naszą podróż. Przypominam, że tutaj na południe od gospody wracuje ogr, a dwaj nasi towarzysze chcą się udać do Beregost. I chyba w tamtym kierunku podążymy. Okej. Okay. Pośpiesz się. Szkoda moich zdolności. Pojawiła się nowa lokacja do odkrycia. Peldwete. Ale my idziemy tutaj na południe. Podróż trwała 8 godzin. Mamy malutki problem, ponieważ Khalid jest leciutko ranny. Tak? No, może nie będzie się to uczynię. Ha, mapa nie jest cała odkryta. Trzeba uważać, żeby. Odkryłem, że pod Q jest szybki zapis. Odkryłem. Od razu trzeba było tylko przejrzeć konfigurację. Obawiam się, żeby tu nie było jakichś wilków po drodze. Ale wszystko się może zdarzyć. No teoretycznie musimy ogra zabić, tak? Czyli powinniśmy zwiedzić lokację, żeby poszukać tego ogra. A tam była jedna ścieżka, ale okej, dobra, już tu zaczęliśmy iść w tym kierunku, tak idziemy. Zamieniłem dwóch naszych nowych towarzyszy miejscami, tak żeby w pierwszej linii walki nie stał ten trochę słabszy. To jest jakiś znak. Na południe Beregost. No, teoretycznie doszliśmy tutaj do południowego krańca, ale musimy tylko ogra zabić. Chciał, nie chciał, musimy zwiedzić całą lokację. O, jakiś chłopak jest. Zapis. Nie waż podchodzić się bliżej, bo zawołam mamę i zleję cię pasem. Spokojnie, dziaku, nie chcę ci zrobić krzywdy. Pewnie, to samo mówili bandyci z tamtego oddziału, a potem odjechali i zaatakowali karawanę, która właśnie wyjechała. Banda kłamców zapewne, tak jak ty, spływaj. Kurczę, no... Bachor niewychowany nie potrafi się zachować. Odezwać się do starszego gościa, tym bardziej, że z toporem jeszcze, czy z Morgensteinem. Tak, z Morgensteinem. Co to jest za czar? No, chcę zrobić, że czar jest. Ach, właśnie nie wiemy. Szkoda moich zdolności. Dobra, trącimy sobie dalej. Ogrze, ogrze. Shrek, gdzie jesteś? O, mamy. Czary, mary, hokus pokus. Za poległym. Co my tu mamy? Jeszcze złota, mały mieczek, ale on już nie może. Sługa natury jest gotów. Co proszę, sługa natury. Czasami jak natura wzywa, to nie ma bata. No dobra, drużyny. Pośpiesz się. Natychmiast to uczynię. Hmm.
Mia Larsa. A do Bregostu dalej nie możemy iść. Czyli musimy dojść do południowej granicy. Natychmiast to uczynię. I już to jest możliwe. Oczywiście. Ale zwiedzamy cały czas lokację. Nie ma. Musimy zwiedzać lokację, musimy zdobyć wszystkie questy z tej lokacji i musimy znaleźć ogra i go ubić. Wtedy wrócimy do pomocnej dłoni i będziemy mieli zadanie wykonane. Tylko zanim wrócimy do pomocnej dłoni, wypadałoby jeszcze pójść do Beregosty i te... O, ale się ich namnożyło. Ojejkuś, troszeczkę i was za dużo. Dobra, czyli tak, mamy pierwszą drużynę, która atakuje tego, a drugą drużynę, która atakuje tego. Nie, no kurde. Co oszczędza mi kłopotu? Czytanie gry, wczytanie. Gdzie stoi quick save? Jest. Wczytanie. Oczywiście. Trochę inaczej zagadamy. Andout, muszę przedostać się do Beregostu. Muszę. Gubernator Keldath musi zostać poinformowany, że wysłano tam dodatkowe oddziały. Mają stacjonować w Beregości na wypadek ataku Amnu. Amn zaprzecza, jakoby miał taki zamiar. Oczywiście, że zaprzeczają żmije. Przejście dla kuriera. Nie wiadomo, czy to DHL, czy jakaś inna firma, Schenker, DPD, siódemka. Aha, to jest... jakbym wybrał inną odpowiedź z tym chłopcem, to bym powiedział, że ta karawana została napadnięta. Da, tylko 7 złota. Kółko zrobiliśmy. No dobra. Tak. Idziemy tutaj. Dlaczego ich tak dużo jest? Kurczę. Śmierć wam. Naprawdę, nie mam do tego serca. A rzeki spływają krwią. Tego coś was nie warto tracić czasu. Pośpiesz się. Naprawdę, nie mam do tego serca. Trzeba mu jakąś kurczę kupić. Czym mogę pomóc? Sługa natury jest. Uważaj, że to już zrobione. Natychmiast to uczynię. Chodź tutaj. Nie warto tracić czasu. Proszę, oczywiście. Nie dotykaj. Nie warto tracić czasu. On ten czarmacz nie ma się chodził. Tak, znany to jest. Okej. Okay. Pośpiesz się. Trzeba te czary zacząć stosować. No, to nie ma.
Tak, krasnolud nie ma czarów. Nie chcę usunąć, tylko to jest pomniejsze drążenie Larlocha. Czarodziej dzięki temu zaklęciu może pozbawić ofiarę sił życiowych, które go wzmocnią. Nieszczęsna istota traci 1K4 obrażenia, a mag zyskuje 1K4 punktu życia. Okej, okay, na przyszłość jest to zastosujemy. Okej, okay, dobrze, że zrobiliśmy sobie save'a. Za poległy. Nie mam do tego serca. Co proszę? Mówiliście do mnie? Coś was gnębi? Tak. Troszeczkę ich za dużo. Kurde. Pośpiesz się. Twój głos jest jeżeli będę musiał. Niech to ma sens. Co proszę? Moje ostrze przetnięcie do właściwych rozmiarów. Coś warto. Twój głos jest miodem dla uszu. Pośpiesz się. Śmierć wam. Nie mam do tego serca. Śmiercią. Niszczycielem światu. Jestem wcieloną śmiercią. Niszczycielem światu. Szkoda moich zdolności. No dobrze, rozwinęła. Wczytanie gry, wczytanie. Ale jakieś takie dziwne dźwięki są. Natychmiast to uczynię. Troszeczkę jeszcze jesteśmy za słabi, żeby się nawet z tym ogrom spotkać. Musimy rozdzielić drużynę. Tak, mamy... Co proszę? Oczywiście. Zrobię co w mojej mocy. Mhm. Tylko 6 zadaje, a ty ma tylko 4, więc nie działa. Drążenie Larlocha może być, ale lepsze byłoby zmienicie. Zresztą cholera, teraz potrzebuje czasu, żeby się nauczyć tego. Potrzebujecie moich usług? Zrobię pośpiesz, coś szkoda moich zdolności. Co? Z braku kogoś lepszego. Oczywiście. Czym mogę pomóc? Zrobię co w proszę? Mojej natychmiast mocy. To uczynię. Potrzebujecie moich usług? Mogę jedynie spróbować. Co? Tak! Okej, okay, kolejna karawana. Natychmiast to uczynię. Zobaczymy, co tutaj się dzieje.
Moje ostrze przetnie się do właściwych rozmiarów. Co proszę? Czym mogę pomóc? Obawiam się, że potrzebny mi uzdrowiciel, ale sługa natury jest gotów. Twój głos jest miodem dla uszu. Potrzebujecie moich usług? Tak. Co? Co tak. Proszę? O wszechpotęgo i władzo? Czym mogę pomóc? Moje ostrze przyklejcie do właściwych rozmiarów. Niech to ma sens. Szkoda moich zdolności. Masz dla mnie zadanie? Sługa natury jest go jak każdy. Śmierć mnie dopadnie, jak nikt mi nie pomoże. Mnie to nie obchodzi. Weź moje ostrze, przyknij się do właściwych rozmiarów. Zaboleję. Szkoda moich zdolności. Dobra. Troszeczkę tutaj było bardzo niebezpiecznie. Wracamy. Trzeba polutować te stwory, które... Giberlingi. Trzeba się zrzemnąć trochę. Nie dotykaj mnie. Nie mogłem postąpić inaczej. Co proszę? Natychmiast to uczyniłem. Coś was. Nie mogłem postąpić inaczej. Teraz trochę trzeba pokombinować, jak tutaj zdrowie odzyskać. Bez picia mikstur. Okej, mam już kask jakiś. Też ma kask. Tak. Miecz długi, on ma ile? 1k8. Tu jeszcze sztylet damy, ale tak i tak będzie używał głównie pałki. Kija ma 1k6, a z tego ma 1k4. Pośpiesz, szkoda moich zdolności. Nie, ewidentnie musimy tutaj sobie zrobić odpoczynek. Ops, ten odpoczynek to niewiele się zdał. Czego chcecie? Głos jest miodem dla uszu. Tak? O wszechpotęgo i władzo? To jest zapamiętanie czary. Nie chcę sobie dowiedzieć się, co to jest. Leczenie lekkich ran. Rzucając ten czar i kładąc ręce na istocie, kapłan przywraca 1k8 punktów życia. Zapadł mrok i natura pogrążyła się we śnie. Dlaczego my wciąż jeszcze idziemy? Dobra, a ten drugi czar, co to jest za czar? Serducho. Rzut obronny specjalny kapłan podnosi morale swych sprzymierzeńców, które oczywiście po upływie czasu działania czaru wróci do normalnej wartości. 1 godzina. A to jest...
oplątanie. Moc tego czaru pozwala kaponowi zmusić rośliny do oplątania istot znajdujących się w obszarze działań. Trawa, chwasty, krzewy, a nawet drzewa będą się wyginać i skręcać, owijać wokół ofiar, trzymając je mocno przez czas trwania zaklęcia istoty, którym powiedzie się rzut obronny przeciw czarom, unikają oplątania. Wszyscy broniący się przed działaniem tego zaklęcia otrzymują premię plus 3 do rzutu. Oplątane istoty mogą dalej atakować. A to jest co? To zaklęcie pozwala kaponowi stworzyć magiczny kostur, który zapewni modyfikator plus 1 do trafienia i który będzie zadawał 2K4 obrażenia. Ten czar wykrywa emanacje zła pochodzące od dowolnej istoty. Każde złe stworzenie znajdujące się w zasięgu działania zaklęcia będzie świecić na czerwono. Szkoda, że tutaj nie włączyłem, żeby ona się natychmiast to uczyni. Więcej tego nauczyła, uzdrowienia. Dobra. Idziemy troszeczkę na górę. No, boję się, że teraz będziemy tego... O! Ogra spotkamy. No, ten Shrek troszeczkę urósł. Montaronie. O! Nigdy. Nie dotykaj mnie! Nie mogłem postąpić inaczej. Co proszę? Pośpiesz się. No tak jak myślałem, ogry jest troszeczkę za silny dla nas. Więc wczytając tego quicksave'a, idziemy na południe od razu do Bregostu. Oczywiście. Musimy troszeczkę urosnąć. Jesteśmy jednak za mali, żeby tutaj cokolwiek zrobić z tym ogrem. Dobra, co tam kwiczy? Co za świnia? Koniecznie biorę gost. Dobrego dnia, moje panie! I również, szlachetny panie. Jaki uprzejmy mężczyzna, nie uważasz? Czego ci trzeba? Golin Wendt, potrzebujesz wskazówek. Wyglądacie dość przyjaźnie, może więc wam pomogę. Czego lub kogo szukacie w Bregoście? Pierwsze, pewnie radzi będziemy, gdy skierujesz nas do jakiejś taniej gospody. Dwa, potrzeba nam odrobiny luksusu. Jaka jest najlepsza gospoda w mieście? Trzy, potrzebujemy dobrze obrobionej broni, zbroi. O, to pójdziemy. Pójdziemy topić smutki. Kropla lub dwie, ale dla poprawy nastroju. Płonący czarodziej i czerwony bukiet są nieopodal centrum miasta. Niezłe trunki mają też w gospodzie Feldeposta na zachodnim skraju i w Wesołym Żonglerze na południu. Dzięki za pomoc. Nie ma sprawy, bawcie się dobrze. A jak się będziemy bawić, no to zobaczycie w kolejnej części. Na razie, cześć.